Tytuł kursu: Zasady wykonywania zabiegów upiększających twarz. Moduł: Metody podkreślania oprawy oka. Temat wideokastu: Powtórzenie wiadomości o zasadach wykonywania zabiegów upiększających twarz. Cześć, siadaj! Zaczynamy od razu powtórkę materiału. W takim razie najpierw to ja zacznę Ciebie pytać, a Ty będziesz odpowiadać. Później zrobimy odwrotnie. Pytanie pierwsze. Jakie są przeciwwskazania do farbowania brwi i rzęs? Przeciwwskazaniami do farbowania brwi i rzęs są uczulenie i alergia nachylne, wszelkiego rodzaju stany roczne i zapalne w obrębie oczu i brwi, np. zapalenie spojówek, jęczmień, podrażnienie, zapalenie gałki ocznej, świeżo depilowane brwi, nerwowe tiki, soczewki kontaktowe. Jak wykonujemy regulację brwi? Wykonujemy regulację brwi, nadając im prawidłowy kształt. Brwi regulujemy w kierunku od skroni do nasady nosa, zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa, nigdy pod włos. Lewą ręką napinamy delikatnie skórę łuku brwiowego. Szybkimi ruchami, za pomocą pensety trzymanej w prawej dłoni, wykonujemy regulację. Jakie są przeciwwskazania do przedłużania rzęs? Przeciwwskazania do przedłużania rzęs to alergia skóry, podrażnienia skóry w okolicach oczu, jęczmień, zapalenie spojówek, łzawiące oczy, zaćma, zespół suchego oka, jaskra, operacje powiek i inne choroby oczu. Wymień zasady pielęgnacji przedłużonych rzęs. Zasady pielęgnacji przedłużonych rzęs to: po zabiegu przez 24 godziny nie można rzęs moczyć, dotykać, ponieważ jest to czas na całkowite wiązanie kleju. Nie można stosować kremów, olejków oraz innych kosmetyków na bazie tłuszczu w okolice zabiegowe. Należy unikać sauny, ciepłych kąpieli parowych, basenów. Tusz do rzęs nie jest potrzebny, ponieważ rzęsy mają ciemny, czarny kolor, jednak jeśli zaistnieje taka potrzeba, należy użyć maskary wodnej. Nie może to być maskara wodoodporna bądź na bazie oleju. Tuszować należy tylko końcówki rzęs, ponieważ osłabią działanie kleju. Należy używać preparatów niezawierających substancji PEG. Na przedłużone rzęsy nie należy robić trwałej ondulacji. Nie wolno używać zalotki do rzęs przedłużanych. Super, widzę, że materia już opanowałaś. W takim razie teraz to Ty mnie pytasz, a ja będę odpowiadał. Dobra, to zaczynajmy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.